Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Co to się tu dzieje? Czemu tak jest jeszcze ciemno? Jest po godzinie 7 rano, jak ja wyszedłem. Kupiłem sobie kawę 5 to go. Takie szczęśliwe koty. I przypominam, że jest taka możliwość wsparcia, jeśli chodzi o kawę. Odcinek myślę, że widzieliście już, gdzie wyjaśniam, czemu o tym mówię, więc nie będę tego za każdym razem powtarzał. No idę się przespacerować teraz. Mam nadzieję, że za chwilę zrobi się jaśniej. Ja nie wiem, kiedy będę nagrywał już te vlogi, jak tak będzie się robiło wcześniej ciemno, bo wtedy przed pracą nie będę w stanie tego chyba robić niedługo już. Chyba tylko na jakimś lunch breaku, bądź też przerwie obiadowej, jak to woli powiedzieć, tak? Dobrze, ja idę się teraz przejść tutaj w okolicach mojego zabetonowanego Popeszti Lordeni razem z kawką, popijając sobie, i chciałem podyskutować na temat jednego z komentarzy, który pojawił się, którego napisała Ewcia. Bardzo pozytywny komentarz, ale myślę, że warty omówienia całej sytuacji. Dokładnie tak. Będzie dzisiaj o kamratach i Maciaku. Zapraszam was na ten dzisiejszy film z cyklu Poniedziałkowe Rozmowy przy Kawie. No i pozwólcie, że przeczytam ten komentarz, który napisała Ewcia, Ewa S. Jest dużo Ewuś, który ogląda ten kanał. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak ja powiedziałem, ten komentarz jest pozytywny, ale uważam, że jest warty omówienia, bo jest naprawdę dobry. Bardzo dobry. I Ewcia pisze tak. Najgorsze, że ludzie spoza gówno nurtu. Ewa, ja to jest mój na moje serce po prostu. Jak ty to pięknie nazywasz? Gówno nurt. To jest coś, co ja uwielbiam. To słowo, w sensie jak gówno, to się z tym moim takim akcentem, to ono się pojawia non-stop w jakichś vlogach politycznych. A jeszcze nazwanie tego gówno nurtem, to już w ogóle jest mistrzostwo świata. Kłócą się i wytykają między sobą. Nic nie stało na przeszkodzie, aby kamrat dał podpis na liście DIP-owcowi, czyli Ruch Dobrobytu i Pokoju od Maciaka, tak? I odwrotnie. Można było podpisać się na wielu listach w okręgu. Jest jeszcze grupa Demokracji Bezpośredniej i wielu innych. W każdym okręgu wystarczyło zebrać się w siłę 5000 osób i wspomóc nawzajem. Wtedy wszystkie te komitety miałyby szansę promować się w mediach i wystartować w wyborach. A przez spory padły już na starcie. To jest komentarz właśnie, jaki napisała Ewcia. Uważam, że Ewa świetnie to podsumowała, świetnie to opisała, krótko, zwięźle i na temat. A ja chciałem o tym trochę podyskutować właśnie w tym dzisiejszym vlogu. Tak sobie tu spaceruję i powiem wam, że te opony już tu leżą dobrych ileś dni. I ta bemka też tutaj tak stoi. Tak, bemka i opony. Bemka, opony i bemka. Bemka i opony. Coś wspaniałego. Ale przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Ja zrobiłem film, w którym wypowiadałem się na temat właśnie i kamratów, ruchu Rodacy Kamraci oraz ruchu Dobrobytu i Pokoju. Ten film gdzieś tam poszybował wyjątkowo w otchłaniach YouTube'a, zrobił się popularny i bardzo dobrze, tak, bo ludzie mieli okazję posłuchać. I ja się opowiedziałem, że jestem właśnie za ruchem kamratów, ale no stało się jak się stało, że w ogóle nie udało mi się zarejestrować żadnego komitetu, a Maciej Maciak zarejestrował ich kilkanaście, nie jestem pewien teraz ile, chyba 11. I to jest też jakieś osiągnięcie. I ktoś mi później pisał w komentarzach, że i tak nie mają szans na wybory i tak dalej, to jest za mało okręgów, że potrzebowaliby ich więcej i tak dalej. Nie wiem, być może to jest jej racja, być może i to jest prawda, no ale jeżeli jest szansa, że jakiś ruch antysystemowy może startować właśnie do tego Sejmu, to jedźże. To ja chcę dać właśnie szansę takiemu Maciakowi. Gdyby ruch kamracki wykorzystał po prostu szansę i udałoby im się zebrać te podpisy, no to wtedy oczywiste jest, żebym głosował na ruch kamracki. Ja potrafię to gdzieś tam rozgraniczyć, że właśnie trzeba wspierać ten antysystem, bo jak to powiedział na spotkaniu z widzami Mieciu, system się nie sprawdził. I to jest najlepsze podsumowanie. Tak jak Mieciu wtedy powiedział, system się nie sprawdził. Więc jeżeli system się nie sprawdził,
to głosować trzeba na antysystem. Jeżeli antysystem może być reprezentowany właśnie przez taki ruch dobrobytu i pokoju od Macieja Maciaka, no to uważam, że jest to chyba jedyna opcja w tym momencie, tak? Są jeszcze oczywiście jacyś kandydaci niezależni, można by też przemyśleć sprawę, tak? Ktoś mi mówił, że jeszcze jest jakiś Polska jest jedna, czy coś takiego, ale nie wiem, nie znam tego. Nie interesowałem się, więc ciężko jest mi powiedzieć, czy ja bym głosował na jakąś Polska jest jedna. Co tam piesu? Pieseł się zląkł, ja się zląkłem, wyskoczył tak z dziury, z ogrodzenia. Poczekajcie chwilę, bo idą tam za mną z walizkami się tuką. Walizki tukące się to jeszcze nic, ale przejeżdżające te na sygnale non-stop tu jest na sygnale w Bukareszcie, to jest miasto chore, to jest szatańskie miasto, to jest miasto diabła, stąd trzeba uciekać, tu się nie da mieszkać, cały czas hałasują, czy to karetka, czy straż pożarna, czy policja, wszyscy na sygnale i może nie być korków, może być po prostu puste ulice, ale oni muszą dać znać, że jadą na sygnale. I tak mi tylko dźwięczy to w głowie, dźwięczy tak i robi spustoszenie w Rafałkowej głowie. Ale dobrze, przejdźmy do tematu. Popijam sobie tą kawkę, naprawdę dobra. Ewcia bardzo dobrze napisała, że takie właśnie ruchy antysystemowe mogłyby się wesprzeć gdzieś nawzajem, żeby to oni stanowili siłę do tego, żeby wejść do tego Sejmu. A nie zwalczać się. Taki Maciak, on na przykład zwalcza właśnie ruch kamracki. On się źle wypowiadał o kamratach. Gdzieś tam słyszałem właśnie jego wypowiedzi. I nie podobały mi się te wypowiedzi. I może nie robił tego tak perfidnie, jak robi to w stosunku na przykład do Konfederacji Maciej Maciak. Bo po Konfederacji to on sobie lubi pojeździć po różnych członkach tego ugrupowania. On po prostu uwielbia się pastwić nad Konfederacją. Jak się sobie posłuchacie jego programów, to tak jest. Ale też wypowiadał się negatywnie w kwestii kamratów. Czy mi to przeszkadza? Tak, przeszkadza mi to, bo jestem za ruchem kamrackim. Ale z drugiej strony, popatrzcie się, jak to trzeba umieć rozgraniczyć, że jeżeli oni mogą stanowić siłę, a widzę, że medialnie, w sensie w internecie, to wiele ludzi ich popiera, tak? Ruch dobrobytu i pokoju. I cały czas gdzieś tam słyszę i komentarze mi się pojawiają. Tylko Maciej Maciak, ruch dobrobytu i pokoju i tak dalej. I na TikToku i wszędzie w tych mediach społecznościowych aż wrze. I po prostu jest bardzo medialnie na ich temat. Czy to dobrze? No myślę, że dobrze z jednej strony tak, bo właśnie ludzie mogą się dowiedzieć, że takie ugrupowanie, taki ruch istnieje i mogą faktycznie zagłosować. Nawet w tych okręgach, które tam zostały zgłoszone, zawrócę, bo tam jest dojście do Mordoru, po prostu do centrum gdzieś jakiegoś. Ludzie będą głosować. Ja myślę, że jakiś rezultat może być, może nawet bardziej niż zadowalający. Jeszcze wam chciałem pokazać ciekawe zjawisko. Samochód, który stoi i ma tak podniesioną wycieraczkę, to znaczy, że chujowo zaparkował. Komuś zabrał po prostu miejsce. No, na przykład tak. Albo nie wiem, no po prostu ktoś by tutaj chciał opierdolić. Oni tak robią. Oni tak robią w Rumunii. Ja wiem, że czasami mnie rozpraszają takie rzeczy i zmieniam temat, ale to jest vlog. Coś tu się dzieje, wszystko tu i teraz. Nie idzie to na żywo. Wy to oglądacie teraz pewnie na premierze, ale ja to nagrywam na żywo. Ja niczego nie udaję. Nic nie jest udawane. Tak samo jak nie były udawane moje emocje i moje odczucia względem ruchu dobrobytu i pokoju i względem ruchu kamrackiego, gdy nagrywałem tamten odcinek. Ja powiedziałem, co myślę i powiedziałem, co uważam szczerze i można rozgraniczyć właśnie, że mimo, że jedni będą na jednych najeżdżać, bo jak oglądałem programy kamratów, to też coś gdzieś wspomnieli właśnie o Macieju Maciaku, też zaczęli coś tam mówić, że człowiek chyba systemu, czy coś takiego, nie wiem, nie chcę teraz przeinaczać, żeby nie było, że coś złego powiedziałem na temat kamratów. Ja nie mówię nic złego na ich temat. Wręcz jestem cały czas po ich stronie, cały czas jestem, ale jeżeli oni nie startują do wyborów,
no to nie ma innego wyjścia, nie ma jakiejś innej alternatywy. Tak jak powiedziałem, są może kandydaci jacyś niezależni, czy jakieś to, nie wiem, czy to będzie startowała ten ruch, partia, cokolwiek to jest, Polska jest jedna, bo też mi ktoś o tym pisał, ale na ich temat nic nie wiem. Nic nie wiem i oni nie mają takiego przebicia też medialnego, jak ma właśnie Maciej Maciak. I to jest właśnie ważne, to przebicie medialne. Dlaczego ono jest takie ważne? Ponieważ zastanówcie się, czy Maciej Maciak i jego ruch dobrobytu i pokoju będzie miał okazję na przykład wziąć udział w jakiejś debacie w TVN-ie czy w TVP. Zastanówcie się teraz tak głośno razem ze mną, czy zostanie zaproszony na przykład do takiej debaty. No, zostanie zaproszony? Pewnie, że nie zostanie. No bo kto by chciał robić konkurencję i pokazywać właśnie jakieś partie antysystemowe, jak system ma po prostu zwyciężyć, tak? To i tak kiedyś, jeszcze jak uważali Konfederację za taką antysystemową, która zrobiła się systemowa, to też miała problem i pod górkę z tym, żeby wystąpić w jakichkolwiek mediach gównonurtu, to jak napisała Ewcia. Tak było. Tak było. A teraz, że się zrobili systemowi, to są chętnie zapraszani do każdej polskojęzycznej stacji telewizyjnej, czy też polskojęzycznej stacji radiowej. I tak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o Konfederację. No i myślę, że ten rozgłos medialny jest jak najbardziej na korzyść, bo przynajmniej my w internecie mamy siłę. My w internecie możemy sobie przekazać taką informację, że istnieje ruch kamracki, bo trzeba o nich dalej mówić. Nie można zapomnieć, że oni są. To, że oni nie wystartują w tej kadencji do wyborów, bo się nie udało, nie zdołali zebrać tych podpisów, no to trudno, no to tak po prostu wypadło. Ale jeżeli się już to udało temu Maciejowi Maciakowi, no to niech on startuje, niech to będzie właśnie rozgłaszane medialnie w internecie, bo my mamy tą siłę w internecie, nie mamy jej w polskojęzycznych telewizjach. My możemy sobie publikować na Facebooku właśnie takie informacje, możemy sobie takie informacje publikować na jakimś TikToku, na YouTubie, tak jak ja robię taki film. Kto będzie miał obejrzeć, to obejrzy, może obejrzą jacyś ludzie, którzy wcześniej nie mieli do czynienia i nie słyszeli na przykład, a jak usłyszą Maciej Maciak, ruch dobrobytu i pokoju i sobie wpiszą w przeglądarkę YouTube'a, to im się pokażą programy właśnie, jakie on robił i zaczną oglądać i zaczną słuchać i może pomyślą sobie, a to ja nie wiedziałam, to może warto mu dać szansę i może to tak być, ja liczę na to, że tak będzie. Niestety, jeżeli chodzi o ruch Rodacy Kamraci, nie znajdziecie ich już w odchłaniach YouTube'a. No chyba, że jakieś pojedyncze treści, które są udostępnione przez innych YouTuberów, które nie zostały jeszcze wykasowane. A jedynie możecie ich śledzić na platformie D-Live. Platforma D-Live. No i trzeba sobie po prostu zalogować się, najlepiej nie wiem, tam według konta Google do tego D-Live i wtedy będziecie mieli powiadomienia, kiedy oni nadawają na żywo i wtedy będą wam przychodziły takie powiadomienia, tak. No i to jest jedyna gdzieś opcja. Ja, tak jak mówię, popieram jednych i popieram drugich i można to rozgraniczyć, nie trzeba sobie skakać do gardy, nie trzeba po prostu myśleć w ten sposób, a ty zdradziłeś na przykład kamratów, bo ty będziesz popierał teraz ruch dobrobytu i pokoju Maciaka. Nie, ja wcale tak nie myślę. Ja dalej jestem sercem i umysłem, że tak powiem, z kamratami, ale no, jak im się nie udało, no to po prostu szukam innej alternatywy. Bo ja nie chcę, żeby znowu jakaś partia gówno została wcielona do Sejmu, żeby jakiś PSL, o teraz przechodzę, tam taka kupa leży gdzieś na chodniku, nie wiem, czy będzie widać, to leży taki Pawlak z PSL-u, nieważne, gdzieś tam leżał sobie. Ja nie chcę, żeby takie coś weszło do Sejmu znowu, no. Nie chcę. Czy jakaś chujownia za 2,50. Ja sobie tego nie życzę. Ja sobie tego nie życzę, bo nie mam wątpliwości, że największe dwa zła, czyli PiS i PO, jedno zło, oni wejdą, no bo zawsze wchodzą, tak? Oni się umówili i oni wchodzą. Dla nich to jest po prostu normalne, że oni muszą wejść, tak? No może ostatnimi czasy w ogóle coś jest cicho o zlewie. Oni się tak kiedyś nazwali przed ostatnimi chyba wyborami, zlew, czyli Zjednoczona Lewica. I później ludzie się z nich śmiali, że to jest zlew.
To była najgorsza medialna taka nazwa, jaką mogli sobie wymyślić. Zjednoczona Lewica. I ludzie mówili na nich po prostu zlew. Oni się pogrążyli tym stwierdzeniem, bo kto by chciał na zlew głosować? Jak to brzmi? Jak to brzmi, słuchajcie? Jak to brzmi? No, oni musieli mieć tylko już i wyłącznie największych fanów zlewu, po prostu zlewu, gdzie oni zagłosowali wtedy na nich. No, tak było, tak było, tak mi się po prostu wydaje. I tylko ci najwięksi fanowie, czy też fanki, którzy kochają zlew, którzy kochają pomyje, no to oni wtedy zagłosowali na tą Lewicę. To musieli być oni, to musieli być oni. Ale tak to inni, no to nie głosowali. No bo ja bym na przykład na takie pomyje nie zagłosował. Moim zdaniem to przemawia taki brak rozsądku, zarówno po stronie ruchu kamrackiego, zarówno po stronie właśnie ruchu dobrobytu i pokoju. I tu można powiedzieć i zaznaczyć, że jak widać, nikt nie jest idealny. Nikt nie jest idealny. Tylko nie chciałbym teraz, żeby ktoś pomyślał, że ja nagle wielce krytykuję kamratów i tak dalej. No, po prostu mogę omówić gdzieś jakąś sytuację, tak? Bo jak są właśnie takie partie antysystemowe, ruchy oddolne, powiedzmy, bo też mi ktoś tam zarzucał, że używam słowa partia. Dobrze, ruchy, ale ruch kamracki musiał zarejestrować partię. Powiedzieli to otwarcie. Jeżeli są tacy antysystemowi wszyscy, to powinni stać po jednej stronie barykady. Jedna strona barykady. Tak, tu jest nasza strona ludzka, Polaków, ludzi, którzy myślą o polskim interesie narodowym, ludzi, którzy myślą o tym, żeby Polska była po prostu dla nas, żebyśmy rządzili tą Polską, a nie obce państwa, nie obce korporacje, no to my reprezentujemy tą stronę. Jeżeli Maciakowi zależy na tym, jeżeli ruchowi kamrackiemu na tym zależy, to dlaczego się gdzieś tam nie pojednać? Po co te takie pojedynki jakieś? Po co te takie rozważania? Mówienie jeden na drugiego, jeden na tego? Weźmy to trochę na logikę, tak? Oni się cieszą. System się właśnie cieszy, że takie partie, ruchy oddolne, jak to woli, tak, które się tworzą, które są antysystemowe, że one się będą żreć między sobą. Oni się cieszą, oni się tym karmią wręcz, tak. Oni wręcz po prostu są usatysfakcjonowani, są wielce content, system jest wielce content, że antysystem sobie skacze do gardła. No po prostu to jest dla nich marzenie. To jest dla nich marzenie, bo wtedy będzie to świadczyło o porażce antysystemu, bo jak jedni będą sobie skakać do gardeł z drugimi, będą sobie mówić, ci są tacy, tamci są tacy i tak dalej, to wyjdzie z tego po prostu wielkie gówno. Znowu wejdą partie gówna do Sejmu, wejdą PSL-y, wejdą pomyje w postaci zlewu, wejdzie chujownia za 2,50, wejdzie PO, największe zło, i wejdzie PiS, czyli co? Partia dyktatorska, powiedzmy. Nie wiem, jak ich już tam nazwać jeszcze prześmiewczo. Także, no wejdą oni. No bo kto wejdzie? Kto wejdzie tak realnie? No i jeszcze Konfederacja. Konfederacja, gdzie jak zrobiłem ankietę taką, to ludzie, na kogo chcieliby zagłosować. Ankieta pod YouTube'em na karcie społeczności tak zwanej. No to wtedy ktoś napisał, że bo ja ująłem Konfederację w tych systemowych partiach. No i ktoś napisał, że oni nie są wcale systemowi, że są antysystemowi i że będzie głosował na Konfederację. Każdego to jest wybór, ale później będziemy ponosić my wszyscy odpowiedzialność za te wasze wybory. Taka jest prawda, taka jest prawda. My będziemy podnosić odpowiedzialność, bo my będziemy musieli się mierzyć z nieludzkimi przepisami, jakie nam wprowadzą, z nieludzkim prawem, z bezprawiem, które jest cały czas wprowadzane na naszych oczach. I nikt z tym nic nie robi. Wszyscy są po prostu zadowoleni. Póki są kotlety w niedzielę, póki jest rosół i są ziemniaki, póki są pierogi w tygodniu, ruskie, czy też jakiś z mięsem, czy jakiś barsz z krokietem. I póki tego nie zabraknie na polskich stołach, czy kapusty, albo kiełbasy, wszystko, co po prostu jest w Polsce najbardziej popularne, póki tego nie zabraknie, póki ludzie to będą mieli na swoich stołach, no to będą tak głosować, jak głosują. A jak im bieda do dupy zajrzy, jak to moja mama kiedyś mi mówiła, jak nie chciałem czegoś zjeść,
bo ci bieda do dupy zajrzy i wtedy zobaczysz, jak to jest, bo nie chciałem zjeść czegoś, co ugotowała, no to wtedy, faktycznie poczują, że jak braknie kiełbasy, braknie schabowego, ale to już będzie wtedy za późno. Będzie wtedy już za późno. Wtedy już będą po prostu w garści całego systemu i korporacji, która stoi nad nami. No niestety taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. Więc czy jest warte skakanie sobie do gardeł partii antysystemowych? Czy to są Ruch Dobrobytu i Pokoju, czy Ruch Rodacy Kamraci, czy jeszcze jakieś inne, o których wiemy, że istnieją i tak dalej. Czy oni nie mogą... Ja nie mówię, żeby wszyscy startowali jako jedno ugrupowanie, ale żeby się może faktycznie wspierali, żeby zbierali takie podpisy. Jedni drugim, nie wiem, jakoś pomogli, tak? No to nie. To nie. To lepiej się po prostu żreć, lepiej powiedzieć ten na tego, ten na tamtego, a później Maciak będzie startował w 11 okręgach, a Kamraci w żadnym. No i takie są tego rezultaty. Takie są tego rezultaty. Tak. Czy tego chcecie, czy nie. I to jak mówię, ja stoję cały czas po stronie Ruchu Kamrackiego, ale potrafię to rozgraniczyć i potrafię po prostu powiedzieć, że jeżeli nie ma innej alternatywy, no to będę głosował na Ruch Dobrobytu i Pokoju Macieja Maciaka, który nie jest, jak widać, idealny. Tak samo jak nie są idealni kamraci. No nie są. Po prostu nie są. No i możemy się w pewnych wersjach, w pewnych słowach po prostu nie zgadzać. Sam Wojtek Olszański powiedział, że możemy sobie, jak to powiedział, skakać do gardeł, czasami się cuknąć, ale żebyśmy po prostu byli dalej zjednoczeni, dalej po prostu stanowili ten Ruch Kamracki. I z mojej strony, nie wiem, chcecie to, traktujcie to jako cuknięcie, z drugiej strony, nie wiem, to po prostu traktujcie to jako chcecie. Ja ich dalej popieram, dalej jestem za nimi, ale uważam, że to jest błąd, żeby po prostu jedni na drugich coś tam mówili i żeby się nie wspierali w jakiś tam sposób, nawet, nie wiem, w swoich programach, żeby powiedzieć coś pozytywnego, żeby zachęcić do składania podpisów. Teraz już jest za późno, teraz już jest, jak to mówimy w Polsce, musztarda po obiedzie, Taką musztardę ktoś wam przynosi. Już zjedliście wszystko, ktoś wam przynosi musztardę. Ale po co ta musztarda? No właśnie po co? No teraz już jest gówno z tego. Także tak to wygląda, moi drodzy widzowie. Ja będę kończył ten odcinek, bo zaczynam się coraz bardziej nakręcać. Niech każdy sobie wyciągnie wnioski, jaki chce. Niech ci, którzy oglądają ten dzisiejszy vlog, niech mnie nie znienawidzą albo powiedzą, że ja jestem jakiś antykamracki czy coś. Nie jestem. Powiedziałem po prostu tylko swoje zdanie, że jak jest w tej kwestii. Nie będę tego powtarzał, bo już powiedziałem to wystarczająco długo. I tyle z mojej strony. Dziękuję Ewci, która napisała bardzo fajny, budujący komentarz. Komentarz prawdy. Komentarz, który powinien być wzorem dla innych, którzy powinni po prostu myśleć w ten sposób. Myśleć, żebyśmy się jednoczyli po jednej stronie barykady, a nie po tej drugiej stronie, gdzie stoją polskojęzyczni politycy, polskojęzyczni dziennikarze, polskojęzyczni szmaciarze. Oni tam stoją i czyhają na nas cały czas. Czyhają, żeby po prostu zniszczyć polski interes narodowy, który już praktycznie w ogóle nie istnieje. Ja prosiłem kilkukrotnie, żebyście napisali mi w komentarzach, co od upadku komunizmu zostało dobrego zrobionego w Polsce. Pięć rzeczy, z których jesteście dumni. Pięć rzeczy. Proszę o to. Ja błagam was o to w komentarzach. Napiszcie to. Pięć rzeczy, z których Polska może być dumna, z których wy jesteście dumni, które zostały zrobione po tym, jak upadł komunizm, jak zaczęły te partie. Raz jedna, raz druga, raz trzecia. Dochodzi do władzy. Co oni takiego zrobili? Pięć rzeczy. Pięć. Ja was o to proszę. Ja was tego wymagam. Napiszcie mi, ci, którzy myślicie, że po prostu system jest taki wspaniały. Inaczej, jeżeli wy, którzy myślicie, że Konfederacja jest antysystemowa, to mi napiszcie. Napiszcie tak samo. Co Konfederacja zrobiła? Pięć rzeczy, z których jesteście po prostu dumni. Co zrobili przez ten czas, jak są w Sejmie. Ktoś mi napisze, ale oni nie mogli wiele zrobić, bo nie mieli większości. Kombinujcie, piszcie argumenty,
jakie są, co zrobili, z czego jesteście po prostu dumni. Po prostu tak. Dobra, kończę ten dzisiejszy vlog, bo koty się też kończą, szczęśliwe koty. Przypominam o możliwości postawienia takiej kawy. Ja już wracam do domu. Prawie teraz się zrobiło tak w sam raz, żeby zacząć nagrywać tego vloga. Nie jest tak w ciemno, jak było. No ale mam nadzieję, że jakość tego nagrania będzie jakoś zadowalająca. No i że nie będzie po prostu brzydko wyglądać. Tyle z mojej strony. Życzę każdemu miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądać ten dzisiejszy vlog. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, o tym, żeby zostawiać łapki w górę, udostępniać ten czy inne filmy. No i zachęcam Was do refleksji. Do refleksji, czy są potrzebne po prostu takie dyskusje pomiędzy jednymi i drugimi, czy antysystem nie mógłby po prostu trochę inaczej zmienić swojego myślenia. Zdroworozsądkowo, żeby trochę jedni drugich wspierali, a później każdy w swoją stronę poszedł do tych wyborów i żeby udało się zarejestrować komitety wyborcze i żeby antysystem zaczął się przedzierać, a nie partie gówna, które mamy od ponad 30 lat. Napiszcie w komentarzach. Tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa. I jeszcze na zakończenie, takie już definitywne, bo ja nie byłbym sobą, jeżeli bym czegoś jeszcze nie dograł i lubię to robić. Po drodze mijam oczywiście psie kupy. To są wszystkie te partie systemowe, które tutaj sam trzeba uważać, żeby w którąś nie depnąć. One są tu wszędzie. Wszędzie. Po lewej, po prawej. Po prostu są wszędzie. Ale jedna jest na widoku. Jedna jest na widoku. Ja wiem, że nie jest to zlew. Nie jest to zlew. Jest to wanna. Ale powiedzmy, że to jest może taki duży zlew. Taki duży zlew. Ktoś tu jeszcze, znając kreatywność Rumunów, nawsadzał po prostu innych śmieci do tej wanny, do tego zlewu. No bo Rumuni są bardzo kreatywni w tym, jak śmiecą. No i to jest właśnie taka zjednoczona lewica. To jest wielka, zjednoczona lewica pod postacią wanny. Już nie zlewu, bo oni są po prostu tak wielcy w swojej okazałości, że się zjednoczyli w postaci wanny. To jest zlew. Zjednoczona lewica. Do zobaczenia. Pa, pa.